Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam Państwa i witam Pana Marka Jakubiaka, przede wszystkim przedsiębiorcę, polityka, założyciela Federacji dla Rzeczypospolitej, dawniej także żołnierza i kandydata na prezydenta RP. Witam Panie Marku. Dzień dobry, kłaniam się. Ile tego się nazbierało? Trochę się nazbierało i dlatego jest o czym rozmawiać. No przede wszystkim chciałbym prosić Pana o komentarz do tej wizyty wicepremiera Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego w Kijowie. Łukasz Warzecha, popularny dziennikarz, stwierdził, że to jest ryzykanctwo, że to było szaleństwo. Jak Pan ocenia tą wizytę? Proszę pana, jak ktoś się zachowuje jak zając, to to będzie zającem. No. Tutaj mówimy o szlachetnych postawach, które w wyniku których świat dowiedział się, że solidarność pomiędzy państwami istnieje. Tutaj nawet Die Welt napisał, że są w pełni podziwu i tak właśnie Unia powinna działać, że wtedy, kiedy właśnie jedno z państw jest zagrożone, czy też jedno z państw ponosi katastrofalne skutki agresji drugiego państwa, to Unia Europejska powinna się zachowywać właśnie asertywnie, nie zgadzać się na to, bez względu na ryzyko. Po prostu mamy wojnę w Europie, a tymczasem komentarze tego typu, że a po co, a na co, no to proszę pana, najlepiej w domu siedzieć, no nic nie robić, no i czekać na wojnę, no aż ktoś przyjdzie, zapuka po rozwitku i wyprowadzi na podwórko. Ja się absolutnie tutaj solidaryzuję z premierem Morawieckim i powiem tylko tyle, że jestem w tej chwili bardzo dumnym Polakiem. Nie dość, że jako naród zdajemy egzamin z człowieczeństwa i sąsiedztwa, to w dodatku, panie redaktorze i proszę państwa, władze nasze potrafią powiedzieć, nie boimy się Rosjan, pokażemy, że to jest agresor i pokażemy, że się go nie boimy. Proszę powiedzieć, jakie pana zdaniem konkretne efekty? Co może ta wizyta dobrego przynieść? Po pierwsze, ja myślę, że to jest początek końca tej wojny. Po drugie, myślę, że to jest pierwszy krok pokazania pewnego rodzaju desperacji rządów sąsiedzkich na temat agresywnej postawy Rosjan. To się już dzieje drugi raz i mam wrażenie, że Rosjanie muszą wiedzieć, że cały świat się ich nie boi, że to jest kolos na gnianych nogach, który pisteryczka dostanie w nos, tak jak właśnie dostał i zdziwiony jest w ogóle, że ludzie mają inne zdanie. No bo przecież, panie redaktorze, oni niedawno dosłownie, chyba 2 dni temu, Ławrow powiedział, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy. No tak. To jest tak bezczelne, że po prostu no, jak nie reagować inaczej, jak, nie wiem, śmiechem przy łzy. Albo się poważnie traktujemy, albo traktujemy świat tak jak Rosja. No, oni mają własną rzeczywistość. No. Ale czy to nie jest troszeczkę za bardzo romantyczna wizja? Jak pan myśli? No bo tu odwołam się trochę do pana doświadczenia żołnierskiego. Czy uważa pan, że rzeczywiście Ukraina może militarnie zwyciężyć w tej wojnie? Bo to jest chyba kluczowe założenie, które wynika z pasów. Czy uważa pan, że rzeczywiście mogą militarnie zwyciężyć? Czy militarnie zwyciężyć, wie pan, tu jest kłopot, dlatego że mówimy o armii, która ma 1 milion ludzi. Naprzeciwko tej rosyjskiej. Naprzeciwko armia rosyjska nie jest w stanie wystawić więcej niż wystawiła. Oni w tej chwili uzupełniają poborami dziwnymi. Proszę mi powiedzieć, no bo ja wejdę panu w słowo, bo czy to nie jest, powtarzam, optymistyczne założenie, no bo jednak naród rosyjski to jest z górą 100 milionów obywateli, no mają pewne zaplecze, to jest tylko kwestia determinacji, logistyki, ale proszę mi nie mówić, że armia rosyjska to jest wszystko to, co widzimy dziś na Ukrainie. Mówi się o dziesiątkach tysięcy czołgów, o tysiącach samolotów, a tutaj zaledwie dziś, w ostatnich dniach, no, mówimy o utracie paru procent tego potencjału.
Solidarność. Proszę pana. Ile? Tam widzę, trwają jakieś biznesowe negocjacje. Pan Marek nigdy nie przestaje wychodzić z roli przedsiębiorcy. No ale właśnie, proszę mi odpowiedzieć na to kluczowe pytanie. Panie redaktorze, mamy sytuację wojny. Ukraina została zaatakowana, mimo że wszyscy wiedzieliśmy, że może do tego dojść. Wszyscy liczyli, że do tego nie dojdzie, bo rozsądek wygra. Rosjanie mają agresywny stosunek do wszystkiego. Po prostu chcą doprowadzić, szczególnie Putin chce doprowadzić do wpływów w Europie i potencjalnego rządzenia większą częścią Europy. I to wcale nie kryje się z tym zamiarem. On po prostu ma takie przekonanie, że on tego dokona. Okazało się, że Ukraina przez 8 lat, po tym jak dokonała blamażu, mówię tutaj o Krymie i o Donbasie, Ukraina przez te 8 lat zbroiła się, szkoliła się i wyskoliła się w NATO. Ich wojska specjalne, i tutaj prośba gorąca do Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej, żeby wzięła sobie do serca wszystko to, co się tam dzieje, ponieważ agresja Rosji na Polskę będzie bardzo podobnie wyglądała, jeżeli do niej oczywiście dojdzie. No dobrze, twardo pan tutaj obstaje i jest pan admiratorem potęgi Ukrainy i optymistą, jeśli chodzi o ich zwycięstwo w tej wojnie. W porządku. Bardzo bym chciał, żeby tak było. No więc przejdźmy może do takich spraw, które dotyczą nas i pana doświadczenia jako przedsiębiorcy. Proszę mi powiedzieć, czy polska gospodarka w perspektywie tego konfliktu i nawet pozytywnego zakończenia z myślą o zwycięstwie ukraińskim tej wojny. Czy polska gospodarka może wyjść cało? Jakie tutaj działania powinni podjąć rządzący i co powinni robić przedsiębiorcy, których pan jest jednym z liderów przecież, żeby całą polską gospodarkę przez to Morze Czerwone suchą stopą przeprowadzić? Gospodarka musi pracować. Gospodarka zaspokajanie popytu. To jest tak, że jak pojawia się popyt w określonych warunkach społeczno-gospodarczych, to gospodarka musi ten popyt po prostu zaspokoić. W tej sytuacji prawdopodobnym jest, że wszystko to, co naokoło wojska, armii się toczy, nasze zakłady zbrojeniowe, one będą miały zlecenia na 3 zmiany. I to chyba dobrze, dlatego że po etapie pierwszego sprzątania zakładów przejdziemy do zakładu, do tej części wykorzystania zakładów i pracy specjalistów polskich, którzy ewidentnie pokazali, że potrafią myśleć i konstruować broń. Tutaj muszę ten aspekt wtrącić, dlatego że na pierwszej linii na Ukrainie w tej chwili zastosowanie mają tak samo MSBS-y, czyli nasze karabinki produkowane w Radomiu, jak i broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Przeciwlotnicza robi karierę. Warto o tym mówić, dlatego że to jest, że to Amerykanie rezygnują z własnych konstrukcji o nazwie Stinger na rzecz naszych piorunów. I to jest bardzo charakterystyczne dla... Okej, rzeczywiście to ważne, co pan mówi. Mamy polską cudowną broń, Wunderwaffe. No ale to są liderzy gospodarki, prawda? Wiadomo, że w czasie wojny takie wyspowo funkcjonujące branże będą szły do przodu. A nawet trzeba tutaj dodać branżę pewnie spożywczą, a nawet budowlaną. Ale czy jako całość uważa pan, że czeka nas poważny kryzys? Uważa pan, że te wyspowo działające, ci liderzy gospodarczy pociągną całość na tyle, że uda nam się uniknąć bardzo poważnej stagnacji? Czy też w każdym wariancie możemy się spodziewać raczej sytuacji kryzysowej w naszej gospodarce? Muszę panu powiedzieć szczerze. Każda wojna, krwawa wojna straszna, taka jak jest na Ukrainie, powoduje, że gospodarka po tej wojnie rusza, zaspokajając wszystkie potrzeby naruszonych, zniszczonych państw czy narodów. Tak było po II wojnie światowej, tak było po I wojnie światowej, tak też będzie po wojnie ukraińskiej. Całe miasta
będą musiały być naprawione, całe miasta będą musiały być odbudowane i myślę, że Ukraina koniec końców dobrze na tym wyjdzie. Naprawdę sądzę, że dojdzie do wzmożonego zaspokajania popytu ukraińskiego i mam nadzieję, że Niemcy nie będą brali udziału. Uważa pan, że to jest pole dla polskiego biznesu, tak? Że ten popyt, tak. To ciśnienie na Ukrainie może być dla nas tym, że tak powiem, trampoliną do sukcesu. Tak jest. Tak jest. No ale póki co mamy poważną inflację, póki co waluty szaleją, złoty traci, chociaż ostatnio rzeczywiście w ostatnich godzinach nastąpiła pewna stabilizacja. I co pan poleca zwykłym obywatelom w tych trudnych czasach? Kupować walutę, ziemię, złoto, żywność na zapas. Jak uważa pan racjonalnie zachować się w tej kryzysowej sytuacji? Panie redaktorze, w tej chwili już jest za późno. Rok temu miało sens kupowanie waluty. Jak była zapowiedź wojny, to miało sens. Dzisiaj waluty potrzebowały tak wysoko, że nie opłaca się ich kupować, ponieważ one mogą tylko spadać. Tak jak inflacja w tym miesiącu zaczęła spadać. Tak więc myślę, że teraz to już, proszę państwa, trzeba wstrzymać się od inwestycji, bo one są na pułapie zbyt wysokim, żeby można było na tym zarobić. A, wstrzymać się od inwestycji. No wie pan, to nie jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Jeśli się ludzie będą wstrzymywali od inwestycji, no to jak będą rozwijać polskie firmy, kupować od nich różne produkty? Proszę pana, no zarabiamy, mamy jakieś oszczędności, państwo ma budżet, Unia Europejska miliardy skieruje, przepraszam panie redaktorze, Solidarności 2, sądy. Po drugiej stronie Wisły. To jest 123. No tak, no, główne sądy. Dobrze, już teraz jesteśmy, widzicie państwo, w sytuacji nagłej, tak. Wojna, pan Marek gdzieś do sądu jedzie, no widzimy wrzeszcz, tak. Tak. A tutaj z panem żeśmy się nie zrozumieli, trochę gdzie indziej mnie wiezie. A o dziewiątej mam sprawę. I proszę państwa, ja bym tutaj, jeżeli o nas chodzi, to zagrożenie jakieś tam jest, ale jesteśmy członkiem NATO. Mamy dość dobrą sytuację ekonomiczną. I sądzę, że to, że dzisiaj wraca premier z premierem Kaczyńskim i ich obecność na Ukrainie, to bardzo dobry sygnał dla całego świata. I powiem tak, że naprawdę czytam trochę tych tytułów zachodnich i jak widzę ten zachwyt nad stosunkiem Polaków do uchodźców, nad odwagą rządu polskiego, nad małostkowością Francuzów i Niemców, którzy do 20 roku jeszcze handlowali z Rosjanami, zaopatrując ich sprzęt wojenny, mimo embarga w 2014 roku założonego przez Unię Europejską, to naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. W tej chwili Polska jawi się jako lider Europy, co mnie jako Polaka naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo panu dziękuję. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Wie pan, cały czas po prostu emanuje od pana optymizm. No bardzo dobrze, tak. Ale czy uważa pan także, że polska armia jest dziś gotowa na możliwy, to co się dzieje na Ukrainie wyraźnie nam pokazuje, że możliwy konflikt z Rosją? I czy widzi pan perspektywę, a właściwie możliwość szybkiego przygotowania polskiej armii do realnego, możliwie zwycięskiego konfliktu z tamtą potęgą? Ja uważam, że z Rosją trzeba zakończyć temat. Czyli i brutalnie mówiąc, jako żołnierz, w tej chwili ten niedźwiedź jest bardzo ranny. Ledwo stoi. I tak naprawdę Ukraina go pozbawiła, że tak powiem, nóg. I teraz sytuacja jest taka, że jak sobie Zachód odpuści ten temat, to za 20 lat kolejne państwo będzie zaatakowane, bo tyle będzie potrzeba Rosji, żeby stanąć na nogach po tych wydarzeniach. 40% potencjału militarnego Rosji zostało zużyte w Ukrainie dzięki odwadze Ukraińców. I szczerze powiedziawszy, coś więcej się dzieje, dlatego że i Ukraińcy, i Polacy, i Finni zaczynają zauważyć, że wtedy, kiedy byli razem, Rosja miała gigantyczny problem. No nie mogła w głowy podnieść. Zresztą nie. Ale czy nasza armia może stanąć na wysokości zadania? Tu i teraz, dziś.
Oczywiście teren jest podobny. Ukraina ma tą zaletę, że ma dwa razy większe terytorium od Polski. To jest gigantyczna zaleta, dlatego że Rosjanie utopili na bezdrożach remontowanych przez Nowaka. Więc w Polsce by mieli łatwiej, bo mają autostrady i tak dalej, bardziej zurbanizowani jesteśmy. Ale polska armia jest przygotowywana, Wojska Obrony Terytorialnej, w ilości kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, szkolonych co tydzień praktycznie, daliby sobie radę na tyłach Rosji. Ja myślę, że potencjał armii polskiej charakteryzuje się takim samym patriotyzmem jak Ukraina, a może nawet większym. I tym przeoptymistycznym akcentem kończymy. Panie, bardzo dziękuję naszym gościom. Tak? Na sam koniec to panu chcę powiedzieć, że wojny wygrywają optymiści, nie pesymiści. I to powiedział Marek Jakubiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kluczowy temat.